Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów to główne tematy spotkania prezydentów grupy Arajolos. Przed krakowskim sądem rusza proces w sprawie jednej z największych afer gospodarczych. Członkowie podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej spotkają się w południe z dziennikarzami. Wczoraj eksperci zespołu rozmawiali z rodzinami ofiar. Agnieszka Drążkiewicz. Na konferencji zespół badający przyczyny katastrofy smoleńskiej ma zaprezentować swoje dotychczasowe ustalenia. Wcześniej członkowie komisji spotkają się po raz drugi z rodzinami ofiar. Prawdopodobnie zaprezentują im istotne dla sprawy dokumenty. Mówili o tym wczoraj bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Trudno przewidzieć, jakiego rodzaju będą to dokumenty. Mecenas Stefan Hambura, który reprezentuje część rodzin smoleńskich, sugeruje, że będą to istotne dla sprawy materiały. Apeluje jednak do mediów o wstrzemięźliwość. Trzeba dać czas podkomisji, bo ona pracuje dopiero od kilku miesięcy. Najpierw muszą zbadać to, co zrobiła komisja Millera, a później zweryfikować i dalsze badania przeprowadzić. Liczę też na Państwa rzetelność jako dziennikarzy, że Państwo to podadzą dalej i społeczeństwo się dowie o tym, że jest jeszcze potrzebny czas na badanie przyczyn katastrofy. Podkomisja smoleńska została powołana w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Członkowie zespołu spotkali się od tego czasu na kilku sesjach plenarnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów to główne tematy spotkania prezydentów grupy Arajolos. W spotkaniu biorą udział prezydenci takich państw jak Polska, Włochy, Niemcy, Łotwa, Portugalia czy Słowenia. Dyskusja odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a przez to, jak mówił dziennikarzom minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, jest otwarta i szczera. Co ważne, odbywa się w przeddzień unijnego szczytu w Bratysławie, gdzie spotkają się przywódcy 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj do czynienia z pewną dyskusją, która, można powiedzieć, jest przedsionkiem dyskusji, która będzie w Bratysławie niedługo się toczyła. Dlatego, że tutaj mamy w jakimś stopniu przykład tego, jak dzisiaj w Europie dyskutować można, a też jak trzeba. W pierwszym dniu szczytu Andrzej Duda mówił w swoim wystąpieniu, jak relacjonował Krzysztof Szczerski, że Europa powinna być gwarancją bezpieczeństwa i wolności. Podkreślał, że dla Polaków największą wartością w całym pomyśle integracji europejskiej była wolność. Było to, że Europa kojarzyła się ze znoszeniem barier. Minister Szczerski powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódcy muszą znaleźć odpowiedź na kryzys Unii Europejskiej. Już nie możemy powiedzieć, że problem jakoś sam się rozwiąże, mówił. Podkreślał, że wspólnym mianownikiem debaty w Płowdziwie jest przekonanie, że reforma Unii jest konieczna. Na koniec drugiego dnia szczytu zaplanowano wspólną konferencję prezydentów. Z Sofii Sylwia Białek, Polskie Radio. Poseł PO Robert Tyszkiewicz zaapelował, by polski rząd działał w kwestii zjednoczenia Europy. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że przyjmując twarde stanowisko wobec opinii Parlamentu Europejskiego, pogłębiamy europejski kryzys i działamy na rzecz dezintegracji starego kontynentu. To tak wygląda, jakby rząd polski stawiał na kryzys w Unii Europejskiej. A czym się kończy stawianie na kryzys, to pokazała sytuacja w Wielkiej Brytanii. To tam zwolennicy rozejścia się Unii Europejskiej wygrali. Skończyło się to wyjściem tego kraju i warto dziś zapytać Polaków w Wielkiej Brytanii, czy czują się lepiej niż przed Brexitem. Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę, głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. W dokumencie europosłowie piszą też o innych, ich zdaniem, zagrożeniach. To druga rezolucja, którą przyjął Europarlament. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Przed krakowskim sądem rusza proces w sprawie jednej z największych afer gospodarczych. Chodzi o działania na szkodę spółki Kraków Business Park. Na ławie oskarżonych zasiądzie 14 osób, które miały dokonać nadużyć finansowych na ponad 100 milionów złotych. Zdaniem śledczych działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia, wysokie grzywny oraz obowiązek naprawienia szkody. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich do 27 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby, wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi z automatycznym spienianiem mleka za jedyne 2989 zł. MediaMarkt.pl.
Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Tata Oli znalazło sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactiv. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactiv szybko udrożniły nosek. Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Na zatkane noski stosuj Aromactiv. Aromactiv. Swobodne oddychanie przez całą noc. Milion. Milion? Milion! Teraz w Lotto trwa największa promocja w roku. Milion biletów w super okazyjnych cenach. Już od 169 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po Więc myślę, że sobie do Urzędu Ochrony Konkurencji to mapką. Tów jedzenia z ekocertyfikatami. Problemem ciągle są ceny. Ekologiczna żywność jest droższa, jednak wraz z rozwojem tego rynku różnice w cenach powinny być coraz mniejsze, uważa Paweł Krema ze Stowarzyszenia Polska Ekologia. Cena jest adekwatna do jakości surowca i do jakości produktów, które oferujemy. Wiadomo, że przy większych ilościach, jeżeli będą sprzedawane, ta cena będzie niższa. Jeżeli powstanie więcej przetwórni, te produkty będą bardziej dostępne, cena oczywiście również będzie niższa. Nadal jednak jest nad czym pracować. Dziś ekojedzenie stanowi tylko 3 promile całego rynku spożywczego w Polsce. W tym wydaniu Wiadomości Ekonomicznych to wszystko, ale przed nami jeszcze magazyn ekonomiczny. W pierwszej części Grzegorz Chlasta porozmawia z Mariuszem Kubzdylem z resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nagłym skoku emerytury minimalnej. W drugiej części o tym, jak żyją w Polsce gastarbeiterzy i dlaczego do nas przyjeżdżają Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mirosław Bieniecki z Instytutu Studiów Migracyjnych. Reklama. Nowy magazyn Shape z prezentami i w większym formacie, teraz tylko 6,99. 10 minut po godzinie 9. Dziękujemy Jakub czterem dziadom weneckim. W czasach w jego zastępstwie witam Państwa bardzo serdecznie. Grzegorz Chlasta, nasz gość, pan Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Dziennik Gazeta Prawna pisze dziś: rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli trochę pan, po cichu szykuje rewolucję w świadczeniach dla służb mundurowych. Jak dowiedział się dziennik Gazeta Prawna, wypłaty emerytur dla ich przedstawicieli będą możliwe dopiero wtedy, gdy osiągną oni powszechny wiek emerytalny, tak jak wszyscy. Na razie to wciąż 67 lat. Zgodnie z deklaracjami rządu ten wiek ma być obniżony. Czy tak będzie, panie dyrektorze? To jest ciężkie pytanie. Rozumiem, że dzisiejszy artykuł w Gazecie Prawnej dotyczy przeglądów emerytalnych, które są wykonywane, i rozumiem, że dziennikarze dotarli do wersji przeglądu przygotowywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez panią prezes Gertrudę Uścińską, panią profesor Gertrudę Uścińską. I jak rozumiem, znajdują się tam takie propozycje. Natomiast w przeglądzie przygotowywanym, powiedzmy, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo my też mamy takie obowiązki ustawowe przygotowywania przeglądów zarówno otwartych funduszy emerytalnych, jak i skutków obowiązywania ustawy, która podnosiła wiek emerytalny, i przygotowujemy te dokumenty, bo to akurat ten rok, w którym powinniśmy to zrobić, nie zajmujemy się służbami mundurowymi, prawda? My się koncentrujemy na systemie pracowniczym, za który odpowiadamy. Rozumiem, że to jest taka bardziej wizja naukowca, który patrzy na cały system zabezpieczenia społecznego, również z systemami służb mundurowych, i
postuluje, czy też proponuje takie zmiany. Natomiast między postulatem a realizacją tego postulatu jest daleka droga, tak? Odpowiedź na pytanie, czy policjanci, strażacy, czy żołnierze odpoczną dopiero po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, brzmi: pożyjemy, zobaczymy. Na razie są takie symulacje. No rozumiem, że będzie przedstawiona przez panią prezes taka propozycja. A co się zmienia, jeśli chodzi o niemundurowych emerytów i od kiedy? Niemundurowych emerytów i od kiedy? Rozumiem, że pytanie pana redaktora dotyczy zapowiedzianych zmian w waloryzacji przyszłorocznej. Sytuacja wygląda w sposób następujący. Otóż cały czas mamy w Polsce deflację, ceny spadają, a świadczenia są waloryzowane od paru lat wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług powiększonym o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. W przypadku, gdy ceny spadają, tak, jest deflacja, to podwyżki świadczeń mają wymiar symboliczny, są bardzo małe i mało odczuwalne. Waloryzacja przeprowadzona w tym roku wskaźnikiem 100,24% powodowała podwyżkę średnią emerytury w przypadku emerytur pracowniczych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o nieco ponad 5 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrosła o niespełna 4 zł. Tak? Wiemy, że to jest bardzo mało, jest to traktowane jako nierównomierny podział owoców wzrostu gospodarczego przez świadczeniobiorców, przez osoby uprawnione. W związku z tym na ten przyszły rok zaproponowano nieco może inny mechanizm, korektę mechanizmu podnoszenia świadczeń. I w ramach środków budżetowych, które były zarezerwowane na przeprowadzenie waloryzacji w przyszłym roku, zaproponowano przeprowadzenie waloryzacji wskaźnikiem, jaki będziemy znać dopiero w przyszłym roku. W tej chwili szacujemy, że będzie to 100,73%, ale nie mniej niż o kwotę 10 zł. Czyli według naszych dzisiejszych obliczeń każdy, kto ma świadczenie niższe niż 1369 zł brutto, oczywiście dostanie co najmniej 10 zł podwyżki. Powyżej tej kwoty no już będzie ta normalna waloryzacja i ona będzie wyższa niż 10 zł miesięcznie. To jest trwały, stały, comiesięczny wzrost świadczenia. I to działanie uzupełniamy o podnoszenie kwot gwarantowanych przez państwo, gwarantowanych przez budżet państwa, najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych. W tej chwili najniższa emerytura to jest 882 zł i ona będzie podniesiona do 1000 zł. Tak samo wzrośnie najniższa gwarantowana renta rodzinna, którą będziemy wypłacać. Proponujemy również podwyższenie rent socjalnych do 840 zł i minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 750 zł. Te świadczenia są po prostu w tej chwili już bardzo niskie, zwłaszcza renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, też renta socjalna, i one są tak na takim poziomie, który się już obija o poziomy tej minimalnej egzystencji, zagrożenia ubóstwem. W związku z tym ten ruch jest tak naprawdę takim ruchem podnoszącym poziom zabezpieczenia osób, które są w ciężkiej sytuacji. To powiedzmy jeszcze raz, co się od 1 stycznia zmieni, a co proponujecie dopiero? To się zmieni od pierwszego, znaczy tak, waloryzacja jest w ogóle przeprowadzana co roku od 1 marca. I co roku wszyscy mają podwyższane świadczenia o wskaźnik, który jest równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług, czyli poprzez gwarancję zachowanie realnej wartości świadczenia. To jest taki wymóg, który jest od wielu lat w doktrynie i w teorii, prawda, sformułowany i wytrzymywany, powiększonej o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. To, co proponuje się na przyszły rok, to, nad czym będzie pracował rząd w najbliższym czasie, to jest zagwarantowanie minimalnej kwoty podwyżki w kwocie 10 zł, tak, żeby to było co najmniej 10 zł. I jednocześnie wprowadzone zostaną również od 1 marca podwyżki minimalnych gwarantowanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czyli minimalnej emerytury, minimalnej renty, czyli zostanie tak naprawdę podniesiony poziom bezpieczeństwa socjalnego najbardziej pokrzywdzonych przez los osób, tak, osób starszych z różnych przyczyn niepełnosprawnych. A to już klamka zapadła, tak na pewno będzie? Znaczy jest decyzja Rady Ministrów wtorkowa, która
nakazuje ministrowi pracy przygotować projekt przepisów w tym zakresie. Te przepisy są w tej chwili przygotowywane. Mamy zaraz je że tak najprawdopodobniej dzisiaj albo jutro wyślemy w konsultacje. Pokażemy partnerom społecznym, którzy będą mogli ocenić tą propozycję na forum Rady Dialogu Społecznego, zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy. No i oczywiście rozpoczniemy konsultacje z resortami, tak? Tak normalnie, jak się stanowi prawo w procesie legislacyjnym. A ile kosztują te zmiany? Czy macie też jakieś symulacje? Nic to nie da, proszę Państwa, Polacy nie. Nie. Oczywiście, że tak. Weryfikują gospodarki na wyższy więc przede wszystkim poziom, przyszłoroczna waloryzacja wskaźnikiem 100,73% to jest miliard. Bieda. 400 milionów złotych. W Polsce jest bieda i teraz tak nie przyjęli tych uchodźców. Jednocześnie w budżecie były zagwarantowane środki na jednorazowe podwyżki i takie jednorazowe dodatki. Tutaj to, a tam tamto. W roku bieżącym, jednorazowe, czyli raz Anglicy też nie chcieli za bardzo uchodźców przyjmować, także to też nie jest ta przyczyna. Widzą Państwo, że szatan diabeł się panoszy. Również miliarda 400 jego sprawka, jego wina. To, co my proponujemy, to, co wy tu gadacie, to wiesz. Jeżeli my praktycznie przeżywamy własną samotność, chwilę samotności, jak wyglądała samotność Boga człowieka, nie umiem odpowiedzieć. Także Państwo zobaczą, jak oni kłamią tutaj Cimocherowi, bo jest ich tak dużo. Jest i są cieleśni, i są dosłowni, jest ich tak dużo i jeszcze on jest samotny. Przecież to są tłumy, proszę Państwa, dziczy. Jest ich bardzo dużo, gdzie on jest samotny. A z kolei ktoś może być sam i może być z Panem Bogiem mieć kontakt, także nie jest samotny. Co za głupotę on gada. Także niepotrzebnie wyrzucili Jahwę ze swojego serca, niepotrzebnie Jahwę wyrzucili z Pisma Świętego i dlatego są ci krętacze samotni. Państwo zobaczą, coraz mniej Boga, ateizm szaleje i są samotni. A to, co dziad mówi do dziada, gad do gada po czterech dziadów na moście Poniatowskiego, no, dziady weneckie, no to przecież to są takie grupy, które ze sobą współpracują, żeby kogoś oszukać, żeby nabrać w taki czy inny sposób. No bo i tak, skoro są sługami szatana, skoro są sługami diabła, to dobrze nie czynią, tylko źle. I co możesz powiedzieć, widzicie Państwo? To jest edukacja taka, że ja dopiero co się obudziłam, dopiero co wstałam i mogę Państwu powiedzieć o tej dziewiątej, że Litka jako służebniczka diabła numer jeden poleciała, prawda? Tamta Jadwiga Grecja już to mieszkanie prawie traci. Służebniczka diabła numer dwa. I co one tu zyskały? Nic nie zyskały. Tylko ten biedny Wiesio Przybyłowicz, on już starzeje się w oczach. I ledwie żyje, ledwie chodzi. Niech on tutaj troszeczkę sobie pośpi. To my jeszcze mu tak pomożemy. No z Olsztyna jest uchodźca. Także wiecie Państwo, my pomożemy. Z tym, że u Pana Jezusa Chrystusa sytuacja znowuż inna, bo to wszędzie jest inna sytuacja. No. Także zapraszamy do radia naszego Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także widzicie Państwo, kłamstwo ma krótkie nogi, daleko nie dojdzie. Także jak tutaj Polska udawała, znaczy Polska, Polacy udawali Anglików, no to wiesz, to wszystko gdzieś się potem mści. Ale w sumie to z Anglią Polska też na tym jednym wózku jedzie pod względem, że nie chciała przyjmować uchodźców, chociaż tam uchodźcy byli, wkradali się do Londynu, do Anglii tym kanałem La Manche, przez kanał La Manche i tak dalej. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, buziaczki przesyłamy, no i że oczywiście proszę jeść kaczki. Dzisiaj jest otwarcie sezonu w U Art Gallery, ale gdzie kto tam będzie jechał do krainy Badylarzy, to jest stacja metro za Ursynowem, czyli metro Stokłosy, gdzieś tam o 17. To jest naprawdę metrem kawał drogi, ale nie o to chodzi, bo przecież możemy jechać metrem, możemy jechać wszystkim. Ale mamy tutaj pełno galerii, pełno sztuki. Mamy, proszę Państwa, i tam
tej U Art Gallery, nie zawsze sztuka była na najwyższym poziomie. No. Piękna jest ta galeria, owszem, my pozytywnie i cieplutko wypowiadamy się o tej U Art Gallery, ale tu jest pełno takiej tej różnej sztuki. Proszę Państwa, chodzi o podanie potrawy. Potrawa będzie tym bardziej smaczna, im milej, cieplej ktoś, sympatyczniej nam ją poda, prawda, w restauracji. Czasem ludzie chodzą dla kelnerki, czasem ludzie chodzą dla kelnera i tęsknią za jakimś człowiekiem, bo czują się samotni, prawda. Może nie za samym jedzeniem, za jedzeniem też, bo człowiek bez jedzenia żyć nie może. Ale najprędzej nie może żyć bez miłości, bez uczuć drugiego człowieka. I więc ludzie uciekają od swoich rodzin i idzie do kelnerki, do restauracji, bo tam ma, prawda? Także nie ojciec, nie matka, nie rodzina. Są też tacy, proszę Państwa, że zańcy. Bo tego słowa nie znacie, to ja muszę tutaj się dobrze przyjrzeć, że zańcy. Dla spraw królestwa są to misjonarze, są to pionierzy. No tutaj Polska to nie zna tego słowa, że zańcy, tylko zna słowa rabbi, nauczycielu, takie to, co dotyczy wywyższania się. Wywyższają się, tytułując, nazywając siebie, a to docent, doktor habilitowany, bardzo chętnie, publicznie reklamują się na ulicach, tak jak to faryzeusze i saduceusze na ulicach, na ulicy, na rogu. Państwo zobaczą, jak przechodził ksiądz katolicki, to już dawno było, to żeście zamówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no i tak zwykle jest. Ale to wiecie Państwo, skąd się to wzięło? 23 rozdział, poczytać Ewangelii Mateusza. Tutaj o tych szatach, jeżeli czytamy, o szatach, jeżeli mówimy, to w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, proszę Państwa, werset na przykład 46, tutaj weź, co mamy? Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy pragną chodzić w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najpocześniejsze miejsca na wieczerzach, i którzy pożerają domy wdów, a dla pozorów odmawiają długie modlitwy, i ci otrzymują cięższy wynik. Także widzicie Państwo, jest ta niesprawiedliwość jakby odwieczna zawsze, że oni nie mogą tu w Polsce przyjąć uchodźców, bo nie ma pieniędzy. Tu jest walka, bitwa o strawę. Tu nie jest Anglia, tu jest Polska. I teraz tak, jak kiedyś i 150 miliardów, 350 miliardów zniknęło, że mówi do PO Szydło, że wyście przeniewierzyli, prawda? Ukradli, zabrali, a to przecież nie 350, tylko jeszcze więcej tych miliardów złotych, proszę Państwa. To teraz tutaj facet czy kobieta, bo to już takie wychudzone, nie wiadomo, czy to jest on, czy to jest ona, i ze szpitala wrzeszczy, że wy złodzieje, nie lubią pisowców, nie lubią kościoła, że teraz z kolei te kasę jako pluskwy, proszę Państwa, podkradają pisowcy. To znaczy, o co chodzi? Tymi pluskwami, no to są te kościoły, że jak ktoś kiedyś umierał, to zaraz wszystkie zakonnice leciały, żeby przejąć majątek. Także tę historię Państwo znacie, prawda? Żeby majątek przejąć. Tę historię Państwo znacie. No. A jak wygląda też pluskwa, też Państwo wiecie, jak wyglądacie. No. Także pluskwa mniej więcej, proszę Państwa, wygląda tak. Tak pluskwa wygląda. Jedna i druga. Tak pluskwa wygląda. Tak. Tak pluskwy wyglądają. Także, proszę Państwa, Warszawa to w sumie jest dziki koń, ale takie pluskwy jakby weszły w tego dzikiego konia, to chyba by mu wszystką krew mogły wypić, bo one się strasznie plenią, te pluskwy. No, strasznie się plenią. No. I ta Rysia, jak te pluskwy kiedyś miała, to właśnie mówi, że koniecznie palić światło, a tutaj jak
Lipska chodzi na Sasko 48 do tej pani Krysi, która jest w szpitalu, no może już nie wrócić do domu. To tam kartka na bloku, że zamykać okna, bo pluskwy chodzą po ścianach. No to ja przepraszam bardzo, jak to okna... Czyli tak, nie mają chemii, proszę państwa, nie mają jak tego niszczyć. Ja wiem, czy to wynika z czystości, nieczystości, chyba raczej z nieuwagi, bo ktoś sobie ma na głowie pluskwę. On ją niesie, ona potem mu gdzieś wejdzie, bo ona, podobnie jak są te takie robaczki z lasu, kleszcze, wchodzi bezboleśnie i wypije z ciebie krew, ty tego nie wiesz, potem ona idzie zadowolona, gdzieś się chowa, zawija się z kawałkiem materiału, gdzieś po prostu się chowa, narobi dzieci, robiąc kubki wszędzie i jest nieśmiertelna, także no, to trzeba walczyć, wiecie państwo, w sposób zorganizowany. Ja uważam, że jedyne, co Polsce się tu udało, to chyba, że tych uchodźców skutecznie nie wpuściła, bo to wiecie państwo, są ludzie, którzy na UW studiują i do nas do WW przychodzą, Arabki i tak dalej. No oni studiują, ale gdyby przyszło ich więcej, no to wiecie państwo, wysadziliby to wszystko w powietrze i tam jest dużo szkła, tam oj, dużo szkody by było, to po co? Także z tym Polska skutecznie i bardzo dobrze, i te telefony niech będą pod imieniem i nazwiskiem, proszę bardzo, ja też te wszystkie telefony jeszcze nie podałam, ale te, które mam przez firmę załatwione, no to one wiadomo, no ale te telefony, które na kartę były kupowane, mam kilka takich kart, no to zaniosę, plus wyrzuciłam, może jeden gdzieś tam mam plus. Play to mam chyba ze 4-5 dużo. Orange też mam ze 3. No i T-Mobile mam sporo. Może nawet nie najwięcej T-Mobile, bo plusa najwięcej, ale plusa wcale tak nie używam jak T-Mobile, bo na T-Mobile mam dwa abonenty na T-Mobile już. Dwa abonenty na T-Mobile. Na T-Mobile też mam trzecią na kartę. Także ja bardzo korzystam z tego i zobaczymy, co tam będzie dalej. No najgorzej z tymi samymi aparatami, one szwankują, one po prostu te aparaty źle działają. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, czyli autorytet, autorytarnie wywyższanie się, gdy jesteśmy w Warszawie, tutaj na Mazowszu nad Wisłą, Łukasza, no to po dwie pluskwy, po czterech dziadów na moście Poniatowskiego. Jeszcze raz powtórzę, 20 rozdział Łukasza, werset 46. Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy pragną chodzić w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najpocześniejsze miejsca na wieczerzach, i którzy pożerają domy wdów i dla pozoru odmawiają długie modły, ci otrzymają cięższy wyrok. Także widzicie państwo, tu Biblia podaje i artystycznie, literacko, perfekt, pięknie, na 100%. Prawda stuprocentowa. Biblia jest też sztuką, wielka sztuka. Ale gdy chodzą w powłóczystych szatach, czarnych szaty, czarne, to jaka to sztuka? To są faryzei i tego jest pełno. No, żeby to coś szło w brązie ubrane, to ja bym jeszcze mogła pozdrowić, prawda? Ale jak na czarno się ubiera, podobne do diabła, to po co to? Chociaż też diabeł przybiera postać anioła światłości, ale diabeł postępuje, działa różnie, różnie, tak, żeby was oszukać, tak, żeby was zwieść. To właśnie już zaczęłam mówić o grobach pobielanych, że groby pobielane. Także proszę czytać zawsze Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, werset 46. My tylko mamy, proszę państwa, taką ulgę dla sztuki, bo sztuka nie jest nigdy dosłowna. Sztuka coś wyraża, sztuka coś symbolizuje. Ja spotkałem bardzo wiele ludzi, którzy sztuki nie rozumieją, nie chcą rozumieć, a to trzeba, bo sztuka jest potrzebna. To jest tak treść, jakby proza życia zaszyfrowana. Tak mówią, proszę państwa, też o tych mosadowcach, o Mosadzie.
że oni też liczby lubią, stosują. Tak. Pragną chodzić w długich szatach. Lubią 1 Piotra 3-4 w niezniszczalnej, tak, cichego ducha. Wyprali swoje długie szaty, szybko wynieśli to najlepsze. Tak, tutaj wszędzie, gdzie szata w Biblii występuje, dobrze. Szata. Także proszę czytać Ewangelię Łukasza. Bardzo ciekawa jest. I wtedy będziecie wszystko wiedzieć. Może jeszcze, jak to Jezus do Jerozolimy wjeżdżał. Wjazd Jezusa do Jeruzalem, Ewangelia Łukasza. I powiedziawszy, szedł dalej, zdążając do Jeruzalem. A gdy przybliżył się do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. I odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie: Pan tak potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, to było coś takiego, wiecie państwo, jak ośle na pokaz, które służyło do takiego celu, ale żeby tego nigdy nie używać, bo to czyjaś własność, ale on chciał zostać szlachcicem, wielmożem i że po prostu to robi, żeby się pokazać. A tu o to chodzi, że to jest praktyczne i teraz wtedy, kiedy to jest praktyczne, to żeby to wykorzystać, prawda? Bo na przykład u tych moherów mówi się, że oni żebrzą chleba, to oni w liczbie mnogiej, a chleba w liczbie pojedynczej, żeby nie było chlebów, żebrzą chleba. No, także niczego innego nie żebrzą, tylko żebrzą chleba. Przecież żebrzą szmat, żebrzą pieniędzy, żebrzą różnych rzeczy. Czyli widzicie państwo, mówią symbolicznie, w złym guście, w złym smaku, wtedy, kiedy nie trzeba. A jak trzeba, to nie ma. Tak samo jak trzeba, to tego osła nie ma. A tu Jezus się uparł, żeby oni przyprowadzili tego osła. No i dobrze. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem na wszystkie cuda, jakie widzieli. To widzicie państwo, jest to język już taki symboliczny, bo to jest język poezji. Ale tak też mogło być, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Także takie podwójne zastosowanie tych słów, prawda? To, co się dzieje tu na ziemi, Jezus wjeżdża na ośle i niebo się weseli. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom swoich uczniów. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. To tak samo, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym. Jak pojawi się Jechówka na moście poniatowskim, to już czterech dziadów się znajdzie zaraz, żeby ją zniszczyć. A po co? Kamienie będą krzyczeć. Kamienie z mostu poniatowskiego. Kamienie z Wisły będą krzyczeć. Kamienie z ulicy Marszałkowskiej. Kamienie sprzed ateistycznego Pałacu Kultury Stalina i Lenina będą krzyczeć. Będzie krzyczeć. Jezus płacze nad Jerozolimą, a gdy przybliżył się, ujrzawszy miasto, i zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami. Także dlaczego, niech państwo się zastanowią, dlaczego Jezus zapłakał, skoro wjeżdżał do czegoś pięknego, jakiegoś tam cudu świata, prawda? Dlaczego Jezus zapłakał? Bo Jezus czuł na odległość, że to nie jest to, że jak oni chodzili w długich szatach,
I to, co Jezus potem tłumaczył, że tytułowanie się rabbi, nauczycielu, docent, doktor, habilitowany, że nie było tego, co ludzkie. Było wszystko wynaturzone, wszystko przejaskrawione w czerwone jakieś szkarłatne szaty. Mądrość przeszła na filozofię świecką, zmieszana była też z filozofią świecką. Nauki platoniczne potem weszły o tej duszy nieśmiertelnej, w co Żydzi nigdy nie wierzyli. Potem różne do mosadowców poszły. Czary, zaklęcia, cyfry. Oj. Szabaciuk. Ekspert nawiązał do rozpoczynającego się jutro nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Bratysławie. Spotkanie 27 ma się koncentrować na przyszłości Unii Europejskiej. Wczoraj szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił na forum Europarlamentu doroczne przemówienie o stanie Unii. Zaznaczył, że Unia Europejska nie jest w najlepszym stanie, a najbliższy rok będzie krytyczny dla jej jedności. Szef Komisji Europejskiej uważa, że zbyt często państwa unijne stawiają interesy narodowe na pierwszym miejscu. Doktor Andrzej Szabaciuk zwraca uwagę, że Unia powinna przede wszystkim być ciałem, które szuka kompromisu pomiędzy interesami poszczególnych krajów. W tym momencie Unia Europejska powinna koncentrować się na tym, żeby w pewien sposób godzić interesy poszczególnych państw, a nie tworzyć rzekomo wspólny europejską rację stanu, bo takiej racji stanu nigdy nie było i nie będzie. Każde państwo ma własne interesy i każde państwo dąży do ich realizacji. I wykorzystuje do tego oczywiście struktury unijne. Nie ma w tym nic złego. Polacy mają swoje interesy w Unii Europejskiej, Niemcy mają, Francuzi, Brytyjczycy też mieli. Tak więc Unia Europejska powinna być takim ciałem, które będzie starało się wypracować kompromis między tymi poszczególnymi interesami, a nie będzie wmawiało poszczególnym państwom, że ich działania są egoistyczne, że są nacjonalistyczne, że są sprzeczne z interesem Unii Europejskiej. Polski rząd oczekuje, że szczyt w Bratysławie będzie pierwszym impulsem do wprowadzenia zmiany w Unii Europejskiej. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zaapelował do Rosji i Stanów Zjednoczonych, aby umożliwiły dostarczenie pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej cywilom na oblężonych obszarach Syrii. Ciężarówki z miesięcznym zapasem żywności dla 40 tysięcy ludzi utknęły przy granicy turecko-syryjskiej. Choć od początku rozejmu między syryjskimi siłami rządowymi a rebeliantami upłynęły już 2 doby. ONZ podkreśla, że dostarczenie pomocy cywilom w Syrii pozostaje priorytetem, ale realizacja tego zadania opóźnia się przez spory między stronami konfliktu i obawy o bezpieczny przejazd ciężarówek. Krytykowany jest również reżim syryjskiego prezydenta Bashara el-Assada, który utrudnia dostawy pomocy m.in. do Aleppo przez wysuwanie żądań, by transporty były nadzorowane przez syryjskie władze i ONZ. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich do 27 stopni miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby wschodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu godnych warunków pracy. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział weźmie pan Roman Giedroyć, główny inspektor pracy. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Jest godzina 10.05. Zapraszam dzieci na waszą audycję. Tę audycję przygotowali studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Będzie o bohaterach. Każdy z was chce być bohaterem, więc będziecie mogli zobaczyć takich, którzy nimi zostali. Bohaterem. Bohaterem.
widać wyraźnie, że sporo tych obserwatorów sporu widzi, że instytucje europejskie nie są bezstronne, mimo że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego podzielają raczej głos opozycji. Więc powiedziałbym, że nie najlepiej wypadają instytucje europejskie. W roli arbitra niespecjalnie się sprawdzają nawet wśród tych, z którymi się zgadzają, jeśli chodzi o meritum. Były wiceminister spraw zagranicznych Marek Grela podkreślił, że instytucje europejskie stały się chłopcem do bicia dla Polski i innych państw Unii. Polska nie wyraziła sprzeciwu żadnego aktu proponowanego przez różne formacje Rady Unii Europejskiej, która ustala prawo. Więc często, i to mówił o tym przewodniczący komisji, traktuje się, ja nie akurat nie o Polsce mówię, tylko generalnie w Europie, traktuje się Komisję Europejską jak tego chłopca do bicia, że jak coś źle wychodzi, to komisja winna. Jak dobrze, to oczywiście rządy poszczególnych krajów. Więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Ukraina otrzyma transzę kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości $1 miliarda. Taką decyzję podjęła Rada Dyrektorów Funduszu. Zdaniem ukraińskiego prezydenta zastrzyk finansowy pozwoli stabilizować ukraińską ekonomikę i przyciągnąć zagraniczne inwestycje. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Przyznanie kolejnej, trzeciej już transzy kredytu przez długi czas stało pod znakiem zapytania z powodu oceny przez MFW procesu ukraińskich reform. Kijów potrzebuje tymczasem wsparcia na stabilizację gospodarki. Jak podkreślił Petro Poroszenko, decyzja MFW otwiera też drogę do udzielenia $1 miliarda kredytu ze strony Stanów Zjednoczonych i $600 milionów od Unii Europejskiej. Wszystko to pozwoli na przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, utrzymanie stabilności hrywni, a także utrzymanie makroekonomicznej stabilizacji i wsparcia pierwszych oznak wzrostu ekonomicznego. Pozwoli też na dokonanie w przyszłorocznym budżecie pierwszych kroków w celu podwyższenia standardów socjalnych. Pierwszy krok jest podwyższenie socjalnych standardów. Zdaniem ukraińskiego prezydenta decyzja MFW oznacza uznanie ukraińskich reform i walki z korupcją. $1 miliard od funduszu to trzecia transza rozpisanego na kilka lat kredytu. Ukraina ma nadzieję na otrzymanie w tym roku jeszcze ponad $1 miliarda od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Organizacja Państwo Islamskie coraz częściej wyszukuje potencjalnych terrorystów w internecie. W Niemczech powstała już specjalna grupa operacyjna policji zajmująca się tym zjawiskiem. O sprawie informuje dziennik Süddeutsche Zeitung, a więcej na ten temat z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta podaje, że radykałowie wyszukują w internecie osoby, które wydają się być podatne na propagandę Państwa Islamskiego. Następnie są one mobilizowane do przeprowadzania ataków. Internetowi instruktorzy doradzają im tak, także w wyborze celów. Jak czytamy, niemiecka policja zajęła się tą sprawą po dwóch zamachach, do których doszło latem w Bawarii. Okazało się, że sprawcy byli w stałym internetowym kontakcie z terrorystami-instruktorami. Niemieccy śledczy przyznają, że rozwojowi tego nowego typu terroryzmu sprzyja rozwój portali społecznościowych. Jak czytamy, niemiecka policja powołała specjalną grupę operacyjną badającą internetową rekrutację terrorystów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dziś w Grecji strajkują nauczyciele, przedszkolanki i wykładowcy akademiccy. Ich protest popierają związki zawodowe budżetówki, które namawiają do masowego udziału w demonstracji przed Ministerstwem Edukacji. Sprzeciw pedagogów dotyczy zmian w szkolnictwie, które wprowadził grecki rząd. Z Aten Beata Kukiel-Frajla. Dzwonek w greckich szkołach zabrzmiał zaledwie 3 dni temu, a tymczasem związki zawodowe nauczycieli ogłosiły 24-godzinny strajk. Do demonstracji, które organizują w Centrum Aten mają dołączyć wykładowcy akademiccy. Pedagodzy sprzeciwiają się licznym zmianom w systemie nauczania, które ich zdaniem obniżą poziom nauki w greckich szkołach państwowych. Domagają się też natychmiastowego zatrudnienia nauczycieli, których wciąż brakuje w niektórych placówkach i zwiększenia dotacji na szkolnictwo. Sprzeciwiają się zmniejszeniu godzin nauczania, które wprowadzono w tym roku szkolnym, likwidacji poszczególnych klas czy wydziałów. Żądają, aby ministerstwo zapewniło też ich ustawowe prawa nauczycielskie. Dziś także kilkugodzinne przerwy w pracy ogłosili kierowcy autobusów w Atyce, którzy domagają się respektowania ich pracowniczych praw. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Bardzo wiele osób w to wierzy.
W Hiszpanii maszynista kierujący pociągiem ekspresowym jadącym z Madrytu do Santander porzucił w połowie drogi skład z setką pasażerów i poszedł do domu. Uzasadnił, że skończył dniówkę i dalsza jazda byłaby łamaniem prawa i narażaniem jadących na katastrofę. W Hiszpanii maszynista może prowadzić pociąg 5,5 godziny, potem musi być zmieniony. Jazda z Santander do oddalonego o 450 km Madrytu trwa ponad 4 godziny, jednak maszynista wcześniej kierował innym pociągiem. Kilkakrotnie ostrzegł swoich przełożonych, że jeśli nie dostanie zmiennika, opuści miejsce pracy. I tak też zrobił. Zatrzymał pociąg w niespełna 2000 Osorno, gdzie mieszka, i wrócił do domu. Po godzinie oczekiwania pasażerowie dowiedzieli się, że skład ma problemy techniczne. Godzinę później przed stację podjechały autobusy. Zamiast o 11 w nocy podróżni dojechali do Madrytu o świcie. Związek Zawodowy Maszynistów broni mężczyznę. Przypomina, że pracownicy kolei są często zmuszani do wydłużania godzin pracy. Robią to za darmo, z narażeniem życia własnego i pasażerów. Polskie Radio 24. Sport. Piłkarze Legii Warszawa przegrali przed własną publicznością z Borussią Dortmund 0-6 w swoim pierwszym meczu grupy F Ligi Mistrzów. To była brutalna porażka, ale trzeba wziąć się w garść, mówił bramkarz Legii Arkadiusz Malarz. Z każdej porażki można wyciągnąć jakieś wnioski i starać się nie popełniać tych wniosków. Ja tak mam. I się nie poddawać. Co mam teraz usiąść i płakać i się zastanawiać? Musimy poprawić przede wszystkim naszą grę. Przede wszystkim nie tracić takich bramek fragmentów gry. Przeciwnikowi można się postawić. No, my się nie postawiliśmy. Dostaliśmy 6 bramek i tyle, więc głowy do góry. I Borussia obdarzyła nasze wszystkie braki i pokazała nam nasze miejsce w szeregu i ile jeszcze pracy przed nami. Mówiliśmy, że pierwsze 20 minut będą najważniejsze i kluczowe. I żeby nie stracić bramki po samym fragmencie gry lub też po jakiejś wrzutce, no i znów tracimy, więc to nie jest fajne. No nie możemy tak grać. Obrońca Borussii Łukasz Piszczek przyznał, że jego drużyna wykonała plan. W drugiej połowie powiedzieliśmy sobie, że chcemy też wygrać drugą połowę, dlatego nie spuszczaliśmy z tonu i fajnie, że udało nam się strzelić kolejne bramki. Chcieliśmy też troszkę dłużej utrzymać się przy piłce i potrzebujemy tego, bo mamy kilku nowych zawodników w drużynie, muszą wiedzieć, jak to wszystko u nas funkcjonuje i taki mecz na pewno też był nam potrzebny i takie zwycięstwo do tego, żeby jeszcze wiara w siebie tych chłopaków, którzy do nas mogli przyszli, żeby lepiej się mówić w drużynie. Z profesorami najczęściej, bo mają tutaj tylko Uniwersytet Warszawski, no to świadczy o popieraniu systemu faryzeuszy, o popieraniu uczoności. W ogóle Biblia potępia uczoność, potępia uczonych w piśmie, jak to powiedziałyśmy wcześniej, potępia faryzeuszy, potępia rabbi, nazywanie siebie pełne rabbi. Apostoł Paweł powiedział, że te szkoły, co skończył wszystkie, to on traktuje to jako śmieci, ta wiedza świecka, jako śmieci, nie dlatego, że to spór z punktu widzenia Langström, że to z punktu widzenia Pippi Langström, ale po prostu, że to jest jedna wielka głupota. Wiedza przemija, kształt tego świata przemija, bo świat ten zły, diablik, jest też sceną. On jest sceną, sceną obrotową. Scena się zmienia, wszystko się na świecie zmienia. Raz to modne, raz tamto. Raz ta głupota modna, raz tamta głupota. No oczywiście, że rechodupska, schizofreniczna, bo to wszystko jest nerwowe. Mieć i być, a jak mi się nie uda mieć, a jak mi się nie uda być, to szybko, szybko, szybko i te 2 złote, jak z ulicy, żebraczka w Warszawie podniesie, to patrzy, czy kto nie widział, bo jak ktoś powie, że to jego, szybko podbiegnie, oddaj mi to, wiedźmo, bo to moje jest 2 złote. No i co wtedy? To ona szybko, szybko chowa, bo to, a to powinno leżeć, tak jak u Żyda. Kiedyś, kiedyś, nie teraz. Ziarenka leżały, bo jak zbierali, to zostawiali dla biedy. Boże, no taki tłumaczy, jak chłop na miedzy. Ziarenka zostawiali dla biedy. Tylko teraz to ponad 200 modeli telewizorów. Dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm.
Mitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Mitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Mitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu. No to literatura, literatura. Online to jest online. Teraz wszystko. Kino online, randka online, potem się za to płaci też online. Są zakupy online, gdzie płaci się mało, więc ja chcę kupić smartfon, żeby być online, to idę sobie na plus.pl online. Ja nawet pranie wieszam online. Mam do tego linki. Kupuj online na plus.pl. Dwa razy więcej gigabajtów i super smartfony. Huawei Honor 7 Lite lub Huawei P9 za złotówkę. Sprawdź szczegóły na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu W Dobrym Towarzystwie. 15 września o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpi Kinga Głyk Quartet. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizor Philips 4K Ultra HD za jedyne 1555 zł. Jest czwartek, 15 września, dokładnie 8 lat temu upadł bank Lehman Brothers. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Boże Krośniewski, witam Państwa i od kondycji światowej gospodarki 8 lat po wybuchu kryzysu finansowego. Dzisiaj rozpoczniemy Puls Gospodarki, a w naszym studiu Michał Dybuła, główny ekonomista banku BGŻ PNP Paribas. Dzień dobry. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. I Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Witam serdecznie. 15 września 2008 roku to był dzień, kiedy upadł bank Lehman Brothers. Ten dzień zapisał się w historii jako czarny poniedziałek. Czy dziś, 8 lat po tych wydarzeniach, możemy mówić według panów o kryzysie w czasie przeszłym? Czy on wciąż jeszcze gdzieś z nami jest? Michał Dybuła. Znaczy, wydaje się, że takie najbardziej doraźne ryzyka zostały w dużej mierze przez państwa regulatorów zredukowane. No, na pewno nie całkowicie wyeliminowane, natomiast na pewno jest o wiele większa świadomość tego, że są instytucje finansowe, instytucje bankowe, które mają systemowe znaczenie również w takim kontekście globalnym, nie tylko dla jakiegoś jednego kraju czy regionu. I te instytucje muszą być szczególnie jak gdyby regulowane, szczególnie nadzorowane, muszą mieć wystarczające bufory kapitałowe i płynnościowe. No, w sytuacji, kiedy do zawirowań dochodzi, obojętnie czy one są zawinione, czy nie zawinione przez daną instytucję, że banki centralne dostarczą tą pomoc jako ten pożyczkodawca ostatniej deski ratunku, że tak powiem. I to na pewno się zmieniło. Natomiast no też trzeba mieć świadomość, że to zacieśnianie reguł gry na rynku, może nie na rynku, tylko w sektorze finansowym, w sektorze bankowym w skali globalnej, no ma też określone koszty. Te koszty niewątpliwie odnoszą się do znacznie bardziej zredukowanej akcji kredytowej niż to miało miejsce przed kryzysem, kiedy pewnie była zbyt nadmierna, no ale w konsekwencji prowadzi to do tego, że tempo wzrostu inwestycji, tempo wzrostu gospodarczego na świecie no pozostaje względnie rachityczne. Nie jest to główny powód, ale jeden z istotnych czynników, dlaczego tak się dzieje. Więc z tymi skutkami kryzysu, z tymi wszystkimi jego konsekwencjami, ja myślę, że świat się w dalszym ciągu boryka i pewnie dalej borykał będzie, bo takiego, nie wiem, jednego magicznego rozwiązania zapewne nie ma. I pewnie też nikt do tej pory nie wystąpił publicznie i nie powiedział, kryzys finansowy się skończył, ba, są też tacy, którzy mówią o tym, że za chwilę może dotrzeć do nas druga fala kryzysu. Czy zgadzają się panowie z tą opinią, Maciej Wośko?
że zgadzam się z tym, że kryzys trwa. To nie jest tak, że on zniknął w różnych odcieniach. Jednym z tych podstawowych odcieni właśnie wydarzeń sprzed 8 lat jest wprowadzenie do wolnego rynku dwóch dość istotnych słów. Nadzór, które tu już dzisiaj padły. Nadzór i regulacja. Dwóch słów, które wcześniej, powiedzmy sobie szczerze, w wolnym rynku nie istniały. Zwłaszcza w wolnym rynku bankowym, ekonomicznym, gospodarczym. Interwencje państw w jakiejś postaci trwają do dzisiaj. Nawet jeśli te interwencje oznaczają tak naprawdę silniejszy, wyraźniejszy nadzór nad działaniami instytucji finansowych. Skutki odczuwamy do dzisiaj, będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat odczuwali. Wydarzenia sprzed 8 lat dały też to, o czym mówimy od wielu lat. Wydawało się, że są instytucje finansowe, które upaść zwyczajnie nie mogą. Tu się powtarzane już do znudzenia zbyt duży, by upaść nauczyło nas wszystkich, że nie ma takich instytucji, nie ma takich firm, które nie mogą upaść. Mogą i może do tego dojść. Więc no, tak jak mówię, te skutki odczuwamy do dziś, odczuwać będziemy jeszcze przez wiele lat w różnych odcieniach i w związku z interwencją publiczną i w związku z nadzorem nad działaniami poszczególnych instytucji. Paweł Wojciechowski. Ja tu się zgadzam z moim przedmówcą, że w pewnym sensie kryzys trwa, w sensie takim, że pewne zalążki tego kryzysu nie zostały do dziś zlikwidowane. Chodziło wówczas z Lehman Brothers, chodziło o sposób jak gdyby też w emisji pewnych instrumentów finansowych, również kupna instrumentów finansowych przez w bankowości zrekordzowanych instrumentów, które nazywaliśmy toksycznymi instrumentami, które miały taką tendencję, że przechodziły z, po prostu transgranicznie z państwa do państwa i mogłyby generować zjawiska, takie szoki powiedzmy w systemach finansowych. I z tym trochę sobie radzimy, w sensie nowych regulacji ostrożnościowych, które są różne w różnych państwach, też jest Unia Bankowa w Unii Europejskiej. Zdecydowaną tamę postawiło oczywiście to sformułowanie Mario Draghiego, że zrobimy wszystko, co trzeba, jak również to również ograniczenie, jak gdyby możliwości upadku kolejnych instytucji. Pamiętajmy, że Lehman Brothers były kolejne kandydaci do upadku i wtedy rząd amerykański i również podjął decyzję o tym, żeby do tego nie dopuścić. Więc w tym sensie trochę się skończyło. Nauczyliśmy się również radzić z kryzysem w postaci nowych instrumentów stosowanych przez banki centralne, skrytyzowania ilościowego. A to też jest pełna nowinka, z tym, że dłużej to w dalszym ciągu to w dalszym ciągu nie likwiduje tych zalążków kryzysu, który polega na tym, że banki w dalszym ciągu są zbyt mało mają kapitał własny, tak? Zbyt duże są, żeby nie upaść, żeby upaść, czyli jak gdyby w dalszym ciągu jest kwestia również oddzielenia tej części bankowości inwestycyjnej od części tak bankowości komercyjnej. Również jak gdyby cała motywacja w systemie bankowym też postawia do życzenia, czyli bonusy, sposób jak gdyby korzystania z ulg podatkowych i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele spraw jest do zrobienia, więc w zalążku cały czas tlą się pewne zalążki potencjalnego przyszłego kryzysu. Polska, no, ale to jest jakaś sztuka, prawda? Ale jak ktoś jest baba oszustka, Makryna Mieczysławska, to nie jest zakonnica w przebraniu. To jest dosłownie myślący typ, żeby nabrać, żeby oszukać. A sztuka to jest sztuka. Sztukę też trzeba rozumieć. Sztukę trzeba rozumieć, proszę Państwa. Impet. Michał Dopuła. No eksport traci impet, bo jest ściśle związany przede wszystkim z popytem zagranicznym, a tutaj sytuacja, jeśli chodzi o rok bieżący, no nie wygląda najlepiej. Trzeba pamiętać o tym, że
wielkie potanienie na rynkach surowcowych było bardzo istotnym, negatywnym szokiem dla gospodarek wschodzących, które no, osiągnęły taką skalę, ich import jak gdyby też osiągnął taką skalę w ramach całej gospodarki światowej, że ma bardzo negatywny wpływ w ogóle na obroty handlowe w tym ujęciu globalnym, ponieważ Polska jest w tym łańcuchu poddostawców przede wszystkim dla eksporterów z zachodniej Europy, z Niemiec. Ten słabszy popyt z gospodarek emerging markets no, uderza w nas rykoszetem i tutaj niespecjalnie pomaga słabsza złotówka, bo ona może trochę zwiększać zyskowność czy konkurencyjność cenową naszych eksporterów, natomiast tego wolumenu sprzedanej produkcji niespecjalnie w takiej sytuacji podniesie, zwłaszcza ponieważ no, my nie konkurujemy jakąś, nie wiem, wysoką technologią naszych produktów, które sprzedajemy za granicą, tylko no, są to raczej rzeczy proste i raczej konkurujące ceną niż jakością. Nie mówię, że tak jest wszędzie, natomiast tak w całej skali, jak gdyby, przy strukturze polskiego eksportu te produkty po prostu dominują. A czy zgodziliby się panowie z opinią, że polska gospodarka może spokojnie się rozwijać, dopóki rozwija się gospodarka Niemiec, bo blisko 30% naszego eksportu to jest eksport do Niemiec i tak naprawdę, jeżeli coś by tąpnęło po naszej zachodniej granicy, to pewnie też rykoszetem i my byśmy dostali. Ja powiem więcej, Niemcy i Wielka Brytania to jest drugi rynek eksportowy dla Polski. To są oba rynki, które są w tej chwili w dosyć trudnej sytuacji. Widzimy tam spowolnienie i kłopoty. W związku z tym odczuwamy też, to też jest jeden z elementów, dla których można, no, widać to spowolnienie.